Witam serdecznie. Dziś partia Aleksandra Alochina, dawno nas niewidziany, mistrz świata. Jego przeciwnikiem jest Austriak Hans Jasio Kmoch. Kmoch był niezłym szachistą, niezłe książki pisał, nawet chyba napisał jedną książkę z Tartakowerem, nie, z Dimontem, a nie pamiętam, pisał książki. Tą największą książkę z Dimontem napisał. Czy z Dipontem, już takie to trudne te nazwiska. W każdym bądź razie Kmoch, Austriak, partia gra na Wiedniu, tu chcę powiedzieć tak po przyjacielsku, ekspercką wskazówkę, że Wiedeń to jest nazwa, która jest po niemiecku napisana Wień, co się czyta Wien i Wiena w tym anglosaskim języku to się po polsku nazywa Wiedeń, Wiedeń. Stąd wariant wiedeński, partia wiedeńska i takie inne. Skoczek F6, Alochin czarnymi. Gra obronę słowiańską, bardzo dobry debiut, teraz na poważnie mówię, po D4, najsilniejszy, po D4, D5, bo po D4 skoczek F6 to najsilniejszy dla czarnych obecnie jest obroną Grünfelda. Tu przypominam, że innemu Austriakowi, Ernstowi Grünfeldowi ten pionek po prostu wypadł na D5 i tak zagrał. Tak powstał ten debiut. Skromny ruch. Skoczek BD2. Widać, że gra z dużym respektem. Alochin jeszcze nie był mistrzem świata. Został mi dopiero 5 lat później, ale już był uznawanym graczem. Ale nie przez kapłanka. Kapłance musiał udowadniać, wydawał książki. Jeszcze miał pecha, bo do meczu z Capablanką nie wygrał z nim żadnej partii. A może czujnie tak robił. Goniec D6. Bardzo ładnie. Goniec stoi dobrze, ale czy tak najlepiej? Nie wiadomo. C5, a to jest knot. Przeniesienie napięcia to jest knot. Ruch z debiutu. Ci, co... Słyszę ode mnie często i śmieją się, że ja mówię ruch z debiutu, ruch ze środkowej, ale to się mści za kilka posunięć. Goniec C7, B4. To owszem, owszem, ale największym poszkodowanym jest ten chłopak. Ten chłopak jest największym poszkodowanym. Skoczek E4. Oczywiście gramy na punkty. Skoczek E4, DE4 i tu już koniś dostał punkt. Alochin zrywa symetrię. I proszę bardzo, kombinujemy jak Aleksander Alochin. Kombinujemy jak Aleksander Alochin. Naprzód. Po niemiecku forwards. Forwards. I G5. Ofiara piona za otwarcie przekątnej. Tu widzimy, że goniec cały czas przypatruje się tu i wieża. A i hetman będzie chciał wykonać zajęczy skok. G3. Koniś idzie domatować. A ten goniec śpi. A on śpi. Ruch Alochina. Można powiedzieć, że Alochin był jeden z czterech, to trudno powiedzieć, ale z czterech takich mistrzów świata, którzy doskonale atakowali. Alochin, Fischer, znaczy nawet nie Fischer, Alochin, Tal, Spassky i Kasparow. Kasparow też był mistrzem świata. Tu można powiedzieć, że Kasparow zdobył mistrzostwa świata w ramach MA. MFS, Międzynarodowej Federacji Szachowej, z francuska pieszczotliwie zwane FIDE.
H4. I tu hetman odszedł od króla. No jak można odejść hetmanem od króla? HG i koń do centrum. To, że koń do centrum, to bardziej, że ten tu chce wyjść. On tu chce wyjść, on tu chce zmatować. Koń C4. I proszę, a ten też chce wejść na punkt, on też słyszał. Kombinujemy jak Aleksander Alochin. Tu być może już Alochin w bufecie świętował wygraną, bo nie zagrał wieża G8 i na króle F2, goniec F4, nie można za bardzo bić, bo jeszcze hetman wyskoczy i tak mata jeszcze nie ma, bo można się zasłonić hetmanem, ale za chwilę będzie. Więc tak, trzeba powiedzieć, że w tym czasie takich zawodowych szachistów nie było dużo, którzy ciężko pracowali, zresztą podobnie jak teraz. Teraz jest większość, to są amatorzy. W Polsce zawodowych szachistów może jest dwóch, wśród mężczyzn jest dwóch zawodowych szachistów. Wojtaszek i Duda. Chyba więcej nie ma w tej chwili. Chyba więcej nie ma. Tu przypominam, że zawodowiec to jest taki człowiek, że szachy są jego zawodem. To znaczy, po lewej stronie pisze wydatki, które w tym roku wygrał. Wydał na szachy, wyjazdy, szkolenia, zakup sprzętu, po prawej nagrody, które wygrał. I jeżeli tego po prawej będzie więcej niż tego po lewej, jak policzymy różnicę i wyjdzie chociaż w skali roku 50-60 tysięcy, to już można uznać, że to jest zawodowiec. No dobra. Skoczek F4, to też wygrywał. Po wieża F4 wygrana byłaby troszeczkę bardziej skomplikowana. Goniec C7. Wieża H3 ale by była. No to punktu G3 nijak. Ruch w tekście. Wieża AE1. No podciąganie figur spóźnione jest. Jeżeli przeciwnik atakuje, jak najszybciej idziemy tam figurami, żeby mu utrudnić. No i hetman G5. I proszę, uderzył w najmocniejszy punkt. Alochin się nie przejął. Skończył grę. Grozi tu. Już tam pomijając, no nawet na to można dać szacha hetmana. Także wracając do meritum. Wtedy różnica, choć ten Kmoch pisał książki, Austriak. Austriacy pisali książki. Oto grał jak grał, uznawany był za mistrza. I rzeczywiście, średni poziom obecnych szachów to jest nieporównywalnie wyższy niż 100 lat temu, no bo partia grana była 100 lat temu. Ale mówienie, że Alochin, Lasker, Capablanca nie mieliby szans ze współczesnymi, jest nieporozumienie. To współcześni, mało który współczesny miałby z nimi szansę, tudzież z Fischerem, z Wysłowem. Mało który współczesny miałby szansę, no bo trzeba albo tym współczesnym zabrać komputer, albo tym archaicznym dać, wyrównać szanse, bo to nie jest zasługą, komputer nie jest zasługą. Nie oni wymyślili, nawet nie Turing wymyślił komputer, tylko jakiś taki polskiego pochodzenia, no, który wyjechał do Ameryki, ale nie mogę tego znaleźć, E3.
Goniec F5. Skoczek BD2. Jak widzimy, Alohin gra spokojnie, przeciwnik spokojnie. Przeciwnik zaczyna kalecieć, Alohin jeszcze. Goniec D6 i C5. No, zamurował te czarne pola, a i tak mu się rozsypały. O, a tam jest trup na B2. Pole D5. A Lochin mówił, Alohin mówił, miał takie powiedzonko ten Alohin, że kiedy pion stoi na E4, czarny, to trzeba atakować białego króla. Miał takie powiedzonko. A jak na E5, to czarnego. Tak trzeba atakować białego króla. Hop, no to atakuje. Ten pion klinem dzieli szachownicę, proszę. Ofiara piona. Koń idzie na D5. Dwa piony się wymieniły. A goniec jak trupem był, taki pozostał. Ofiara. I przesłona. Przesłona linii trzeciej. Trzeba powiedzieć, że przeciwnik grał słabo, ale Alohin grał bezbłędnie. Słaba gra przeciwnika nie umniejsza doskonałej gry Alohina. Wręcz przeciwnie. W partiach Alohina, gdzie miał tych przeciwników słabszych, jest typowa. Przeciwnicy nie wychodzili z debiutu, gorzej grali debiut, byle jak. Alohin uzyskiwał przewagę w debiucie, otwierał pozycję i matował. Ja też mówię szach i mat.